Telefony. Jakie takie były telefony? Nie było komórek. Popatrz. No to jest wejście, nie? Tam jest to zapadne. Czemu ciśnienie ma? Czemu? No jest to 27. Umowy. O, pasek i telefon, mam taki. Ale ja się stary. Co? Czekaj, co napisał. Zbliżenie, co tam pisze. To na samej górze to miał najlepiej. Tutaj ten zapadnięty strop, to miejsce, gdzie pocisk przebił się przez te ściany. Mamy tego efekty. A tutaj mamy wyjście ewakuacyjne. Ta kratka, którą widzieliśmy od góry. Żeby tędy wyjść, były trzy etapy. Pierwszy etap. Wyjęcie sześciu takich stal. Ta szyna waży około 30 kg. Sześć takich szyn ułożonych pod sam sufit, jedna na drugiej. Każdą trzeba było podnieść maksymalnie do góry, dopiero później wyjąć. Robić to no nie było zbyt komfortowo. Jakby szyny zostały wyjęte, za tymi szynami znajdował się ceglany mur. Ten mur trzeba było rozbić. Za tym murem ten dół, który widzieliśmy do góry, cały zasypany był żwirem. Wszystko trzeba było wybrać, dopiero wtedy ewakuacja była możliwa. Żwir teoretycznie miało się zsunąć grawitacyjnie, tak? A przy grubości ścian 1,5 metra, no jeszcze mamy kilka metrów do góry. I tak to trzeba było kopać. Żeby wyjść tędy, to zbyt szybko nie było. Teraz tak, jesteśmy na terenie muzeum, więc jest całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, tudzież innych substancji smolistych. Nie śmiecimy i nie wydalamy zbędnych i szkodliwych produktów przemiany materii. Może się tak nie śmiać, bo to no, niestety ciasto. Tak się zdarza zbyt często. No co, schodzimy piętro niżej, przepraszam. W tą stronę to jeszcze spoko, ale będziemy musieli stąd iść dalej. Patrz, czy stawiasz klapetę. Patrz, czy nogi stawiasz. Trzecie nogi. Słyszysz? Ale to teraz już nie ma.
Mokre te ściany. Też miałem tak na Kartażu. Tak? Tak, wszyscy mi. No tak, na klatce schodowej takie było. No, na Czekaj, to chodź przed tobą, Mysiu. Wysoko. Nie? Dawaj, dawaj. Fajnie. Czemu strasznie? Ci się mrówek nie podoba? Uważaj, powiem, to są tak wszystkie. Jeszcze tak trzy razy to. Chodź, chodź. Chodź. Łap się. Łap się, nie. Chodzimy po schodach, jak się czuję, jakbym Karpaty zdobywał. Nie? Kurde, wysoko tu. Teraz ty wiesz, my wchodzimy, kurde, że im się chciał takie dół kopać już dużo, nie? No, ale jeszcze do tego dołu, to już się odejdzie. No wiadomo. Ja nie pracę, zobacz, ja nie pracę, żeby takiego dół. Wylać to wszystko z betonu, nie?